jest streszczenie pierwszej części naszej lekcji, tej, która nie tyle dotyczyła fizyki, ile życia w ogólności i tego, po co się chodzi do szkoły i w ogóle, co się w tej szkole tak naprawdę dzieje. I pamiętacie, że próbowałem was przekonać, że jesteśmy razem w takim bardzo ważnym momencie waszego życia, kiedy zaczynają się, uruchamiają się pewne możliwości, które do tej pory były ukryte. Wśród nich są te możliwości poznawcze, to znaczy właśnie myślenie, dostrzeganie pewnych subtelnych relacji. No, my od jakiegoś czasu próbujemy zgromadzić obserwacje, które mam nadzieję niedługo będziemy w stanie zrozumieć, czy będziemy mogli zrozumieć, czy zastanowić się nad nimi jako nad subtelnymi sygnałami, które wysyłają nam atomy i cząsteczki wody, wysyłają informacje o tym, że istnieją. I to wszystko, co obserwujemy, i to napięcie powierzchniowe, i to przyleganie, i spójność, i efekt kapilarny, i różne zachowanie się tego efektu kapilarnego, zabawne rzeczy są jeszcze przed nami. Wszystko to są takie subtelne piski atomów i cząsteczek, z których składa się woda i szkło i to wszystko, i ręcznik papierowy. No i że to są, jesteśmy w takim momencie, kiedy rzeczywiście to zaczyna do was docierać, to znaczy zaczynacie widzieć te rzeczy, widzieć nie tylko świat waszych codziennych jakby doświadczeń, że cukier jest słodki, a sól jest słona, ale pewne subtelne wnioski, subtelne obserwacje właściwie i wnioski z nich wyciągane też zaczynają jakby być w waszym zasięgu. I mówiłem o tym, że trzeba koniecznie próbować na przykład tych wyzwań, dlatego że one są starannie przeze mnie przemyślane i mają służyć zabraniu was gdzieś poza granice waszej strefy komfortu, tego, co potraficie zrobić, tak jak z tymi powierzchniami minimalnymi na przykład. No, że to jest niby proste, a wcale nie takie proste doświadczenie. Każdy, kto próbował je zrobić, to o tym wie. Wie o tym, że bardzo to zależy od tego, czy zbudujemy jakby ten sześcian o krawędziach dostatecznie długich, żeby było widać ten interesujący efekt, a jednocześnie dostatecznie krótkich, żeby to wszystko się nie rozwalało od razu. Tak? I wiem, że ci, którzy z was, którzy przysłali to doświadczenie, eksperymentowali i że to nie zawsze wychodziło. No i właśnie ta odwaga, żeby eksperymentować, jest tutaj absolutnie kluczowa. A teraz pokażę wam to, co, czy przypomnę wam to, co widzieliśmy na lekcji. To są moje wpisy, tylko muszę udostępnić tę kartę, o już. To są moje wpisy w grupie nauczycieli fizyki. To jest film nakręcony spontanicznie przez Franka. Franek na lekcji właśnie tak spontanicznie posłuchał swojej impulsu i ten impuls wyprowadził go poza granicę komfortu. Widać te ruszające się po pokrytej sadzą płytce szklanej krople wody. I one tak ruszają się i mają też taki kształt z powodu hydrofobowej właściwości sadzy. Woda nie chce przylegać, nie chce rozlać się po tej pokrytej sadzą płytce. Film się bardzo spodobał. Okazuje się, że Franek z siódmej klasy z Eureki może pokazać coś, co zafascynuje nauczycieli fizyki. I popatrzcie, 26 osób się tym zainteresowało. Zobaczymy, co ten komentarz powiedział tutaj. Widzimy to? Tu widzimy, tak? A, że słychać głosy zafascynowania, bo powiedziałem, że dzieci piszczą. A tu jest
znowu muszę udostępnić tę kartę. A tu jest kolejny mój post z tym powierzchnią minimalną, czy powierzchniami minimalnymi. To jest Krzyśka zdjęcie. Ono net spodobało się jeszcze bardziej. 75 nauczycieli uznało, że to jest fantastyczne. Też komentarz też jest chyba taki bardzo pozytywny. A, że to jest Tesseract. No, czyli takie cięcie w przestrzeni. W każdym razie, no znowu widać, że uczniowie klasy siódmej mogą zrobić coś, co zwróci uwagę nauczycieli fizyki z całej Polski i że to wszystko jest jakby dla was o wyciągnięcie ręki pod warunkiem, że razem z tą ręką wyjdziecie troszeczkę poza granicę strefy komfortu. To są wszystko propozycje, które są przemyślane i bezpieczne, to znaczy powinny się udać. Z całą pewnością nie narażam was na porażkę. No a tutaj też trochę o tym świecie, który jest taki interesujący, to jest, popatrzcie, fascynują mnie możliwości nowoczesnych technologii i też się ich uczę. I pewnie znajdziemy może czas jeszcze pod koniec tego roku szkolnego, żeby o tym porozmawiać na lekcji. To jest pewnie czat, słyszeliście czat GPT, zakupiłem sobie subskrypcję, licencję, to jest ta czwórka, lepsza wersja. No i zapytałem go, co byś powiedział uczniowi siódmej klasy, który właśnie zaczyna odkrywać swoje możliwości intelektualne i troszeczkę pewnie boi się, dokąd go to zaprowadzi, czy tam nie będą miały miejsca jakieś porażki. No i czat GPT odpowiedział w ten sposób. Drogi uczniu siódmej klasy, przede wszystkim chciałem ci pogratulować za odkrywanie swoich możliwości intelektualnych. No, on gramatyką polską nie posługuje się najlepiej, prawda? To byśmy inaczej powiedzieli. Chciałbym ci podgratulować odkrywania swoich możliwości intelektualnych. To niesamowite, że jesteś na etapie swojego życia, w którym zaczynasz poznawać swój potencjał. To jest rzeczywiście niesamowite. I warto się tym cieszyć, dlatego że no, przyjdzie potem taki czas, kiedy o tym rozwijanie tego potencjału będzie trudniej, ale można to robić przez całe życie. Ja mam 64 lata i nadal staram się uczyć i nadal cieszę się, jeżeli się czegoś nauczę. Zrozumienie, że porażka jest częścią procesu uczenia się, jest kluczowe. Wszyscy doświadczamy porażek, ale to one uczą nas cennych lekcji, które pomagają nam się rozwijać. Oto kilka rad, które mogą pomóc ci w pracy nad sobą. Po pierwsze, traktuj porażki jako lekcje. Pomyśl o porażkach jako o sposobie na zdobycie wiedzy, zrozumienie czegoś lepiej i na dalszy rozwój. Staraj się uczyć się z błędów, czy na błędach byśmy powiedzieli, i analizować, co można zrobić inaczej następnym razem. No właśnie, tylko musi nam się chcieć podejść do tego jeszcze raz. Nie trzeba uciekać od porażek. Jesteście już dość duzi, żeby zmierzyć się z taką myślą, że nie trzeba uciekać od rzeczy trudnych. Wszystkie rzeczy ważne, ciekawe i piękne w życiu są na jakimś etapie trudne. Nie ma, nie przychodzą łatwo. Ale warto, naprawdę warto. Po drugie, ustal cele. Postaraj się określić, czego chciałbyś dokonać, a następnie rozłóż te cele na mniejsze, bardziej osiągalne etapy. To pomoże ci monitorować postępy i utrzymać motywację. No to właśnie robimy na fizyce, tak? Naszym celem tak naprawdę to nie jest poznanie od razu wszystkich praw fizyki, tylko stworzenie takiej otoczenia, takiego środowiska, w którym nabierzecie odwagi, żeby się rozwijać. Po trzecie, odnajdź swoje pasje. Zastanów się, co cię naprawdę interesuje, jakie są twoje zainteresowania. Dążenie do rozwoju w dziedzinach, które cię fascynują, sprawi, że nauka będzie bardziej satysfakcjonująca. Nie mam nic przeciwko temu. Nie miałbym też nic przeciwko temu, gdyby tą pasją była fizyka. Po czwarte, pracuj nad umiejętnościami miękkimi. Rozwój umiejętności takich jak komunikacja, praca zespołowa czy zarządzanie czasem, bardzo ważne, może pomóc ci osiągnąć sukces nie tylko w nauce, ale również w życiu. Po piąte, odnajdź mentora i wzór do naśladowania. Znalezienie osoby, która będzie cię inspirować i wesprzeć ją w trudnych chwilach, może pomóc w przekształceniu strachu przed porażką w chęć nauki i dążenia do sukcesu. No, pracujemy nad tym razem. Po szóste, dziel się swoimi myślami i uczuciami. Mów o swoich obawach, sukcesach i porażkach z rodzicami, nauczycielami czy przyjaciółmi.
Ich wsparcie i rady mogą pomóc Ci zmierzyć się z trudnościami. O tym też rozmawialiśmy. Nie jesteście sami w Eurece. Macie gwarantowane wsparcie i zrozumienie wszystkich nauczycieli. Najbliżej pewnie jest do wychowawczyni, ale wszyscy nauczyciele wszystkich przedmiotów chętnie wysłuchają Waszych obaw, czy wątpliwości, czy pytań i poradzą najlepiej, jak potrafią. Pamiętaj, że każdy ma swoje tempo nauki i rozwijania umiejętności. Bądź wyrozumiały dla siebie, ćwicz cierpliwość i pracuj nad swoją pewnością siebie. Wierzę, że osiągniesz to, co sobie założyłeś, a nawet więcej. Powodzenia. No właśnie, no więc to były rady od czatu GPT. Nie wiem, jak Wam się podobały. Mnie się dość podobały. Uważam, że są inspirujące. I z tym na razie chcę Was zostawić. Do usłyszenia.